Festiwal Produktów Podkarpackich. Dzień dobry albo dobry wieczór, nie wiem o której będziecie to oglądać. Zapytałem ostatnio znajomych, jak odbierają nasze filmy, naszą serię i wielu z nich stwierdziło, że no, rozrzut mamy duży. Ale to jest celowe i muszę się z tym zdaniem zgodzić, bo pojawiają się producenci, duzi producenci, jak również małe, hobbystyczne manufaktury. I dzisiaj będzie coś właśnie takiego. Niewielka produkcja, ale z wielkim sercem. Gaba i jej świat lalek. Jesteśmy na krośnieńskim rynku, niedaleko stąd ta przygoda życia rozpoczęła się, bo tutaj kończyłaś liceum plastyczne. Tak, dokładnie. Liceum plastyczne dało mi bardzo mocną podstawę do tego, żeby umieć ze sobą dobierać kolory, wzory. Dało mi też taką praktyczną umiejętność szycia na maszynie, która spowodowała to, że mogłam kontynuować gdzieś tam swoją pasję. Natomiast po liceum plastycznym poszłam w zupełnie inną stronę. Skończyłam resocjalizację, pracowałam z dziećmi. I tutaj jakby po latach wróciło to do mnie, ta pasja szycia wróciła do mnie, ponieważ stała się formą relaksu i takiej odskoczni od rzeczywistości, od problemów w pracy i w życiu codziennym. No a później z czasem przerodziła się po prostu w pasję. To pasja przerodziła się w kolejną pracę. Gaba, ale teraz już jesteś na zupełnie innym etapie, ty i twoje lalki, bo na swoim koncie masz już ich tysiące. Co ciekawe i fascynujące, każda lalka jest inna. No i dopracowałaś się chyba też swojej techniki. Dokładnie tak. Myślę, że każdy rękodzielnik ma jakieś swoje tajniki i swój no, rozpoznawalny, myślę, też styl. Mimo tego, że pracujemy czasami w podobnych nawet tkaninach, to jednak widać rękę tego kogoś, kto to wykonuje. No i na pewno mamy też swoje takie tajemnice, do których dochodzimy tak naprawdę latami, metodą prób i błędów czasami. Są to różne rodzaje tkanin, różne kleje, różne dodatki. Takie rzeczy, które jakby charakteryzują każdego z nas osobno. Prawda? Oczywiście wykonanie, ale też niesamowity pomysł, bo nie bez powodu tu jesteśmy. Ty już dopracowałaś się swojego stylu i jesteś rozpoznawalna. Ktoś, kto lubi lalki, jest w stanie stwierdzić, że o, to jest Gaba tak, z Krosna. Tak naprawdę ten styl lalek, którym ja tworzę, wywodzi się z Rosji, od takiej bardzo znanej rosyjskiej autorki. Natomiast no, jakby sam pomysł tego, natomiast w czasach, kiedy ja zaczynałam, kompletnie nie były dostępne jakieś formy, więc wszystko powstawało według mojego pomysłu i według tego, co przyszło mi do głowy. Czyli stara zasada prób i błędów. Tak, tutaj jak najbardziej obowiązuje. No bo jakby, żeby wypracować to konkretnie, co mamy w głowie, musimy no, sami do tego dojść, tak? Kopiowanie kogoś nie przyniesie nic dobrego i nie będzie to takim efektem, jakiego byśmy oczekiwali. Tak sobie rozmawiamy o tych twoich cudnych lalkach, bo one są naprawdę piękne, no ale czas najwyższy, żeby je trochę bliżej pokazać, no i przede wszystkim pokazać, jak je tworzysz, bo to wcale nie jest takie proste. Zapraszam. Standardowo proces szycia lalki odbywa się w ten sposób, że projekt, który mam, który sobie wymyślam, znajduje się tylko w mojej głowie, nie przenoszę go na papier, przenoszę go natomiast na tkaninę. Jest on następnie po rozrysowaniu zeszyty, wypełniony odpowiednią łukniną i łączony w całość. Po zeszyciu lalki wypełniam ją, a następnie przyszywam jej nóżki i udaję jej ubranko, które będzie bazą do następnej pracy. Zaszywam też głowę ściegiem krytym, żeby nie były widoczne jakieś bardzo mocne łączenia. Kolejnym etapem jest ubieranie lali. W zależności od tego, co zamówił klient bądź jaki ja mam pomysł, ubieram je w różny sposób. W tym wypadku będzie to czarna skórzana kurtka, skrzydła anioła oraz rude włosy. W ogromnym skrócie pokazałam Wam pracę nad lalką. Ta wymaga jeszcze wielu drobnych szczegółów i dopracowania. Natomiast podobną lalę mogę Wam pokazać. Tak będzie wyglądała gotowa. Jak każdy artysta, masz trochę tajemnic zawodowych. Jedną z swoich tajemnic to jest sposób mocowania oczu. No i nie możemy zdradzić oczywiście, jak to się robi. W każdym bądź razie działa i oczy się trzymają i to bardzo długo. Ale jeden ze szczegółów, który mnie tutaj uderzył i zaskoczył, bo o te szczegóły bardzo dbasz,
to na przykład w wypadku tej lalki to jest podróżnik, tak? Turysta? Turysta. Turysta. Aparat fotograficzny, proszę bardzo. Uwaga! Można? Są jeszcze oczywiście inne lalki i te lalki wymagają w zależności od wielkości różnego nakładu pracy. Mniej więcej ile to trwa? No, najprostszą lalkę to szyję kilkanaście godzin, natomiast te takie bardziej skomplikowane, personalizowane, to są lalki, które po kilkadziesiąt godzin trzeba im poświęcić. Czyli to nie jest taka prosta sprawa, nie hop siup, tylko cały cykl produkcyjny, który Wam pokazywaliśmy tutaj dzisiaj, to tylko tak wygląda szybciutko, myśmy to robili tak pokazowo, ale trwa nie tylko kilkanaście godzin, ale w wypadku takich dużych, spersonalizowanych lalek nawet trochę dłużej. I pytanie, co to oznacza lalka spersonalizowana? To mój ulubiony typ lalki, ponieważ to są lalki robione na konkretne zamówienia, mają przedstawiać konkretnych ludzi, więc mają mieć cechy szczególne. Mają mieć odpowiednie kolory, odpowiednie włosy, odpowiednie sukienki, ubrania, gadżety. Dużo czasu trzeba poświęcić wtedy na poszukiwanie na przykład odpowiednich materiałów, akcesoriów, żeby to wszystko wyglądało tak jak powinno. Tworzenie takiej spersonalizowanej lalki na specjalne zamówienie to często no, kilka godzin rozmów. Ktoś Ci opowiada, jaką chce lalkę, czasem jeszcze... Ktoś pokazuje mi zdjęcia, opowiada, co sobie wymyślił, stara się to przekazać, czasem coś przysyła swoje rysunki. Często zdarza się też, że dostaje na przykład tkaniny, czyli ubranka dzieci, kocyki, czasem chusty, w których nosi się dzieci i na podstawie tych tkanin mam stworzyć lalkę, która będzie przypominała konkretną osobę. To trochę takie przedłużenie dzieciństwa, dzieciaka, który potem jeszcze bawi się lalką, a ta lalka została stworzona z pierwszego kocyka dziecka. Dokładnie, na przykład fajny prezent na urodziny. Przodki, miejsce, gdzie się wraca, gdzie się bywa, miejsce, gdzie zaprasza się znajomych, przyjaciół z Polski, zagranicy. No to jest też jedno z miejsc, które są dla Ciebie inspiracją. Tak, zawsze kolor, kształt, przyroda zawsze inspirowały wszystkich od wieków, prawda? Więc ja też gdzieś tam zawsze widzę jakieś szczegóły, coś mnie zainteresuje, coś mnie zainspiruje. Potem staram się to przenieść na lalki. No i często zdarza się na przykład właśnie, że gdzieś jakiś kwiat, kolor, połączenie barw, odcieni daje jakiś początek do kolejnej lalki. Na przykład zdarzyło się nam być tutaj z córkami na spacerze i trafiliśmy poniżej na duże skupisko muchomorów i po powrocie do domu stwierdziłam, że na przykład od takich gdzieś połączenie barw zieleni z czerwienią, bardzo kontrastowe, spowodowało, że miałam pomysł na taką lalkę. Trochę też idę w taką stronę elfów. Jakoś nie lubię, żeby to było stricte to, co widzę. Jest to moja przeróbka, jakaś taka wolna myśl, która gdzieś, no mówię, w stronę bajkową się zawsze kieruje i trochę taką wróżkową, taką elfią, taką leśną. To sobie możesz wracać, o czym większość dorosłych marzy, bez żadnych problemów, bez udawania do czasów głębokiej młodości, dzieciństwa i z powrotem to gdzieś w pamięci wraca i tworzysz takie fajne rzeczy. No myślę, że z tego się trochę bierze właśnie, z takiego, no może z tęsknoty za dzieciństwem trochę, z takiego no, nostalgii. No i sama też mam dwie córki, więc jakby to wszystko się ze sobą wiąże i łączy w jedno z tym. Ta bajkowość, o której Ci opowiadam, przejawia się w zwierzętach na przykład, które szyję. Ja nie lubię, żeby one były takie stricte podobne do prawdziwego zwierzaka. No nie mogą być, no przecież wyobraźnia musi działać. No nie. Muszą mieć taki element bajkowy, lubię, żeby miały element humoru, więc na przykład kamelony są takie trochę żartem trochę takim moim. Są fajne, bo zaczepiają się ogonami, dzieci się bardzo lubią nimi bawić, bo są dobre do manipulacji. No i sarenki, bo są takie bardzo baśniowe, bajkowe, delikatne. I bardzo dużo ludzi na przykład chce je ze względu na to, że dziewczynki zawsze gdzieś to Bambi kojarzą, zawsze gdzieś jest to taka delikatna rzecz, bardzo subtelna. Nadszedł ten moment, czas się pożegnać, ale jeszcze wcześniej przypomnijmy, gdzie można Twoje cudeńka znaleźć. Znajdziecie mnie na Facebooku i na Instagramie, zapraszam serdecznie. Festiwal Produktów Podkarpackich. Ten odcinek dobiega końca, zapraszamy na kolejne. Będzie naprawdę pięknie, bo wciąż mamy wiele w zanadrzu do pokazania.